Witam w kolejnym odcinku programu Tajemnice Sekretów Przyrody. Dziś przyjrzymy się niezwykle rzadkiemu i ciekawemu stworzeniu. Oto bazgrolnik. Widzimy go w swoim naturalnym środowisku. Spójrzcie tylko, jak zapierdala w pocie czoła. Ale dość tego kutaszenia się za krzakiem. Zamieńmy z nim kilka słów. Halo! Halo, panie bazgrolniku! Dlaczego pan tak zapierdala? Aleś ty kurwa nachalny! Ile tu jeszcze ludzi przyprowadzisz, co? Mam was psem poszczuć, psiajucha, hę? Pierdalać z mojej ziemi! Zapytałem się, dlaczego tak zapierdala. Ja ci kurwa dam! Azor! Bierz zasrańców! Bazgrolnik dedykuje swoje życie jednemu rodzajowi upraw. Bazgrołu. Zwróćcie uwagę, z jakim zaangażowaniem poświęca się swojej profesji. Zasadza ziarenko żartu, podlewa je wodą z konewki dobrego humoru. Spójrzcie, z jaką uwagą dogląda swoich upraw. I znudził się. Widzimy, jak strudzony pracą idzie pooglądać najnowsze memy w sieci zwanej internetem. Wyhodowane przez niego bazgroły zostaną umyte, następnie przetworzone i wprowadzone na rynek po nałożeniu akcyzy i 150% podatku VAT. Gotowy produkt będzie źródłem uśmiechu wielu dzieci w wieku od 12 do 35 lat. Ale co to? Zobaczcie tylko, jak nieznanego pochodzenia intruz zakrada się do kiełkującej już sadzonki bazgroła. Co on robi? Nie! Przeciągłe wycie intruza sprawia, że sadzonka więdnie niemal natychmiastowo. Bazgrolnik, zaalarmowany hałasem, biegnie, by uratować dorobek swojego życia. Niestety, jego oszalały bieg niczego nie jest w stanie zmienić. Rozkopana grządka, zwiędły, niedojrzały bazgroł i głęboka depresja to wszystko, co zostało biednemu farmerowi. Tak oto na naszych oczach odbywa się wielki teatr życia, jak łowca i zwierzyna, jak poszkodowany i beneficjent, jak patyk i niczego nie spodziewająca się brzoskwinia. Zrezygnowany bazgrolnik nie smuci się jednak. Widzimy, jak dziarskim krokiem rusza do chałupy, jak trzymając w rękach gruby sznur, idzie powiesić się za oborą. Chwila, co? Nie, szybko, niech ktoś go... Going nowhere, going nowhere.